Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Zrobiło się zimno i ciemno, właściwie godzina 14.30, już nie za bardzo można polatać, ale też obserwuję wśród wielu operatorów dronów taki trend do tego, żeby rozwijać swoją markę osobistą. I ostatni film, który na ten temat nagrałem, cieszył się bardzo dużym powodzeniem i też muszę powiedzieć, że ostatnio na grupie naszej facebookowej Team 250 gramów szczęścia mieliśmy rozmowę na temat właśnie pierwszych zleceń, pierwszych prac, jak to wycenić, i poświęciliśmy 45 minut na to, żeby określić, w jaki sposób wycenić takie prace. I dzisiaj w tym odcinku chciałem trochę powiedzieć na temat kształtowania swojej marki osobistej w czasie, bo wiele osób, zauważyłem, jest mega niecierpliwych i też taki trend, który następuje, to są posty sponsorowane, czyli operator drona, nie wiem, mieszka w większym mieście typu Wrocław na przykład, i to co widzę, to jest taka nagminna taka sprawa, że ludzie kupują, robią zdjęcie takie sobie powiedzmy, i kupują sobie miejsce na Instagramie po to, żeby zabłysnąć, żeby ten post miał większą witalność. I teraz pytanie brzmi, czy to jest dobra praktyka, kupienie właśnie posta na Instagramie? Moim zdaniem na pewno nie. To, co się sprawdza, to jest systematyczna praca, i niezależnie od tego, na jakiej platformie tworzysz, czy to jest Instagram, czy to jest TikTok, czy to jest YouTube, czy to jest Facebook, czy może LinkedIn, ja staram się na tych wszystkich platformach publikować, oczywiście nie cały czas, ale wybiórczo publikuję swoje i prace, i epizody, i też powielam niektóre rzeczy, na przykład Facebook z LinkedIn, robię równolegle i tam są dokładnie te same treści, nawet jestem w stanie porównać, jak wygląda ruch na jednej i na drugiej platformie, i wygrywa jednak Lee, ale to, o czym chciałem powiedzieć, że kluczem nie jest to, że kupimy raz dostęp. Kluczem jest to, żeby być regularnym. Jeżeli chcesz mieć dobrą markę osobistą, to przede wszystkim powinieneś też swoją personę zdefiniować. O tym powiem za chwilę. Czyli do kogo się zwracasz tak naprawdę. No i po trzecie, nie robić to w taki sposób, żeby nie zajmowało ci to bardzo dużo czasu, a jednocześnie, żeby być regularnym i żeby się nie wypalić. I teraz patrząc na osiągnięcia kolegów, którzy mają naprawdę fajnie rozwinięte, nawet w Polsce, marki osobiste, to co możemy wyróżnić, to na przykład Marcin Kantor, dronujemy.com, prawda? Kapitalna marka osobista, bardzo duża wartość i profesjonalny pilot, fantastycznie to robi. I druga marka, która jest też ciekawa, bo jest lokalna, a mianowicie Odlotowy Szczecin. Tutaj też widać wyraźnie, że nie dość, że są profesjonalne prace, to regularne. I to jest klucz do sukcesu, niezależnie czy to jest Facebook, czy Instagram, warto takie rzeczy robić. No i teraz pytanie, jak często publikować? Przynajmniej jeden raz na tydzień, dwa razy na tydzień. Pomysłowość, kreatywność jest bardzo ważna, czyli to, żeby się rozwijać, bo to nie tylko muszą być zdjęcia czy filmy, ale możemy publikować animacje, happylapsy, czy nawet inne rzeczy bardzo ciekawe, takie jak modele 3D, to też widać u kolegów. Natomiast to, co jest też fantastyczne, to są zdjęcia, które są wrzucane regularnie, tak jak powiedziałem, przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu, bo trafiasz do świadomości i to wygląda ok. I kiedyś słyszałem taki bardzo fajny wywiad, myślę, że to był wywiad na temat kształtowania marki osobistej, i gość mówił o jednej rzeczy, a mianowicie o złotych M, czyli złotych łukach McDonald'sa. Wyobraź sobie, że mijasz te złote łuki i okazuje się, że tym razem nie możesz się zatrzymać, bo na przykład zapomniałeś portfela, albo masz taką sytuację, że masz mało bardzo czasu i inne obowiązki. Ale jak widzisz następnym razem, to już myślisz sobie, no dobra, kurczę, może bym się zatrzymał, kawa, a może toaleta, a może coś do jedzenia, i przychodzą ci takie wspomnienia. I teraz wyobraź sobie, że mijasz dziesiątki razy tego maka, to złote M, i faktycznie te skojarzenia wracają. Ale jeżeli okazałoby się, że tak, w tym tygodniu złote M jest tylko raz, w przyszłym tygodniu w ogóle, za miesiąc może będzie, nie wiadomo, to jaka byłaby skuteczność działania takiego maka? Złote M świeci się cały czas, dlatego jeżeli zależy ci na promowaniu, na budowaniu swojej marki osobistej, ważne, żeby to robić regularnie, czyli powiedzmy przynajmniej raz, a najlepiej dwa razy w tygodniu, bo to zapewni ci to, że ludzie mijając twoje posty, tak, scrollując twoje posty, będą widzieli sukcesywnie, że ty działasz, i jak będzie taka potrzeba,
potrzeba, to zwrócą się do ciebie, ale zawsze będą mile przyjmować te posty, bo będą przyzwyczajeni do tego, prawda? Czyli kształtowanie marki osobistej poprzez to, żeby być stałym, a nie tylko, żeby kupić sobie jednokrotnie uwagę ludzi poprzez post sponsorowany. Na pewno sposób tworzenia, czyli zarówno sesje, które wykonujesz dronem w terenie, jak i postprodukcja, jak i sposób tworzenia takich treści jest mega istotny po to, żeby się nie narobić, żeby też nie wypalić się w ciągu miesiąca. Czyli tworzenie treści powinno nam sprawiać dużą przyjemność, dużą frajdę. Tak jak ja za każdym razem, kiedy, nie wiem, udaję się w teren, nawet jak jest mróz, to mam mega frajdę z tego, że mogę polatać, że mogę coś nagrać ciekawego, jeszcze podzielić się tymi swoimi doświadczeniami z ludźmi. Sprawia mi to niesamowitą frajdę i robię to już 6 lat i mogę to robić całe życie, bo wiem, że nie wypali mnie to, dlatego że robię to z przyjemnością. I słuchaj, widać to. Jeżeli ktoś na przykład nastawia się na kasę i robi coś bez pasji, to od razu to widać. Wyczujesz to momentalnie, ludzie to wyczują. Natomiast jak widzisz, obserwujesz człowieka z pasją, który coś robi, a jednocześnie przy tym zarabia w taki czy inny sposób, to na pewno jest zupełnie inne przełożenie i na pewno ludzie za tobą pójdą. Więc to jest ta podstawa. Niezależnie od tego, na jakiej platformie publikujesz, to co jest ważne, żeby być regularnym. To, o czym mówiłem wcześniej. To jest bardzo proste, ale wcale nie jest łatwe, dlatego że wielu pilotów napala się w pierwszym okresie. Kupują drona, wydają kupę kasy, chcą szybko zbudować markę osobistą, może część tych kosztów odrobić, a okazuje się, że to nie jest takie proste, bo algorytmy działają w taki sposób, że potrzebujesz dużo czasu, żeby zaistnieć na rynku. Dlatego dobre prace regularnie, systematycznie jak najbardziej trafiają do twoich odbiorców i z czasem dają ci bardzo fajne pozycjonowanie i świetną, mocną markę osobistą. Kolejna rzecz, która jest warta omówienia, to jest promowanie się w odpowiednich kręgach. Ja na przykład wybrałem w tym roku, i zresztą to już robię przez cały rok, LinkedIn. LinkedIn wydawał się dla mnie taką platformą, takim miejscem dla białych kołnierzyków, czyli faceci w garniturach, babki w garconkach tylko, ale ja tam odważnie jadę ze swoim kontentem, ze swoimi lotami, robię montaże, stabilizowane loty, nawet FPV, wrzucam je regularnie 2-3 razy w tygodniu i muszę powiedzieć, że mam tematy, zdarzają się, czy zapytania, czy tematy, oczywiście podchodzę do tego luźno zupełnie, bez napinki, ale widać, że są zauważane i te posty mają, czasami nawet te filmy mają po 1000, czy nawet 1400, to był mój rekord, jeżeli chodzi o Li w pierwszym roku wyświetleń. Natomiast jeżeli skierujesz się do grupy facebookowej, typowo dronowej, gdzie myślisz o wypromowaniu swojej marki, no to jest lekki błąd, bo tam są ludzie, którzy robią to samo, co ty, czyli de facto trzeba szukać po prostu na innym rynku, trzeba szukać gdzie indziej. Grupy facebookowe to jest ciekawa rzecz, na przykład dotyczące nieruchomości, czy samochodów, czy innych tematów, jak najbardziej tak. Ten LinkedIn niedoceniany, ja uważam, że on jest w porządku. Facebook też gra, dlatego że wiele osób, które cię oglądają, też poprzez hashtagi na Instagramie można dotrzeć, jak się tylko chce. TikTok to samo, dlatego że ten algorytm zaczyna działać już pod kątem zainteresowań. Jeżeli ktoś jest zainteresowany dronami, to też cię będzie obserwować. Więc na pewno stałość. Platforma to jest druga sprawa, ale trzeba się zastanowić, gdzie chcemy publikować, bo jeżeli chcemy to robić na grupie facebookowej, to nie bardzo nam się to sprawdzi, ale pytanie, gdzie chcemy znaleźć odbiorców i jak to chcemy zrobić. Na pewno YouTube jest też bardzo dobry, dlatego że YouTube jest wyszukiwarką. Jeżeli masz stałe, regularne treści na YouTubie, dobrze opisane, które pozwolą wyszukać ciebie, to jest najlepsza reklama i mnie się najbardziej sprawdza zdecydowanie YouTube, ale stawiam też na inne platformy, czy TikTok, czy LinkedIn, tak jak powiedziałem, czy Instagram, czy Facebook. Na wszystkich jestem obecny i staram się działać regularnie. Oczywiście nie da się tego zrobić w 100%, ale także jeżeli ktoś mnie wyszuka w taki sposób, że jeżeli ktoś mnie wyszuka na danej platformie, to tam faktycznie jestem. No i to są właściwie takie bardzo proste klucze do tego, żeby rozwinąć swoją markę osobistą w sposób organiczny, bo tutaj nie ma takiej drogi na skróty, że ktoś podjedzie sobie kolejką górską na Mount Everest, bo nie ma szans, po prostu trzeba robić to sukcesywnie i myśleć o tym, żeby też nie robić tego przez 3 miesiące, ale na przykład minimum 3 lata. Po 3 latach będziesz mieć mega markę osobistą, jeżeli się jeszcze będziesz samemu rozwijać, samokształcenie, rozwijać swoje
umiejętności, możliwości i robić to w sposób stały, w taki sposób też, który sprawia tobie frajdę i nie powoduje wypalenia w czasie, jak najbardziej, tak, i tego ci mocno życzę. W opisie pod filmem znajdziesz mój darmowy warsztat dotyczący pierwszych kroków z dronem. Bardzo proszę cię o skorzystanie, bo tam jest dużo wartości, jeżeli chodzi o wizję, właśnie wybór modelu, to co chcemy zrobić z dronem, to co możemy. To jest określenie takich kierunków rozwoju na tym pierwszym etapie, po to, żeby właśnie ukierunkować się i żeby też nie wypalić się po dwóch, trzech miesiącach. Dron leży na półce, a my nie mamy pomysłu, co zrobić z tym dalej. Widzimy się już niedługo w kolejnych epizodach. Bardzo dziękuję za uwagę dzisiaj. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!